Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, od razu lecimy do przejścia, gdzie no, musimy się udać na pustkowie przez zablokowane przejście, ponieważ musimy wyeliminować orkowy patrol. Czy ja w ogóle dobrze poszłam, czy właśnie zrąbałam? Chyba zrąbałam, bo powinnam przejść inną drogą. Już niestety troszeczkę zapomniałam, jak się tutaj poruszać. To było tutaj, na dole. Tutaj też zresztą jeszcze wrócimy wykonać jedną zagadkę tutaj, gdzie już byliśmy, ale później. Stój, przejścia nie ma. Wulfgar pozwolił mi skorzystać z przejścia na pustkowie. Nie sądzę. Cholera, zapytaj go sam. W porządku, zrobię to. Możesz przejść, ale jeśli okaże się, że skłamałeś, przyjdzie na ciebie pora. Spokojnie, stary. Wierz mi, że nie przyjdzie. Musimy się pozbyć orkowego patrolu, ponieważ ten questik jest chyba czasowy. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo taka informacja trochę padła, jakby był czasowy. Zobaczymy, jak z łuków takich zwiadowców trafię. Trafię, ale oni też mnie trafiają. Jednakże to nic. Zobaczymy, gdzie jesteśmy na mapie. Tutaj jesteśmy, okej. Okay. Powiem tak, na razie wracamy, nie będziemy tutaj cudować. Skórzany mieszek, te sprawy. Idziemy zgłosić, że udało się wybić ten patrol, a jeżeli nie, no to nie. Moi drodzy, nie wiem, ile mam jeszcze przemian w chrząszcza, bo dosyć solidnie z nich korzystałam i boję się, że mam ich bardzo mało albo i nawet zero. No, niestety już nie mam żadnej przemiany w chrząszcza. To bardzo niedobrze, ponieważ potrzebuję się dostać tam. Mogłam tak bardzo ich nie zużywać, no ale cóż, skoro już tak wyszło, no to tak wyszło. Ale na razie tak, wrócimy na górę, bo chciałabym dokończyć rozmowę z Ajaxem. Przerwałam właśnie ze względu na ten patrol. Nie wiem, czy kogoś to będzie obchodzić, że tego patrolu już nie ma. Wulfgar, może cię to obchodzi? Tak. Zabiłem zwiadowców orkowych. Całkiem sam, masz za to mój szacunek. Znam tylko kilka osób, które byłyby w stanie to zrobić. Jedną z nich jest Ajax. Oto drobiazg dla ciebie. Dobra, no to Ajax, wracamy do rozmowy. Słyszałem, że jesteś całkiem przyzwoitym szermierzem. Żartujesz, przyzwoity szermierz? Czy powiedziałem coś nie tak? Trenuję berserkerów Wulfgara, chyba nie muszę ci więcej mówić. Możesz mnie nauczyć walki bronią dwuręczną. Oczywiście, możemy zaczynać od razu. Czym dokładnie musisz się zajmować? Posiłki, wynagrodzenie, dyscyplina, szkolenie i coś jeszcze. Nie żyjemy tutaj w dostatku. Wiedzą o tym wszyscy z obozu, ale nie osiągniesz celu tylko ideałami i bez jedzenia. Czy to oznacza, że tutaj się nie dostają zapłaty lub czegoś w tym rodzaju? Kto chciałby robić coś takiego tak długo? Oczywiście, tylko najlepsi mężczyźni. Nikt nie jest tu dla pieniędzy. Jest to istotna różnica w porównaniu z wojownikami w mieście. Są tutaj, ponieważ mocno wierzą w wartości swojej wolności i wolności wszystkich ludzi. Żaden człowiek nie może być cudzą własnością. Brzmi prosto, ale książę, nie jestem zainteresowany. W mieście mieszka też banda nieszczęśliwych niewolników. Pojęcie niewolnictwa jest przestarzałe. Konieczność oddania wszystkiego swojemu panu tylko podsyca niepotrzebną złość na niego. Zachowaj tylko 5 lub 7 części na 7 i daj podanemu coś do zrobienia. Następnie zainwestuj w niego jedną część, którą mu odebrałeś, a będzie ci wiecznie wdzięczny za twoją niewolę i chętnie podejmie działanie przeciwko każdemu, kto nie będzie tolerował metod twego pana. Życie w mieście wcale nie jest złe. Jak powiedziałeś, nie żyje cię tu w dostatku. Mówiłeś, że potrzebujecie jedzenia. Cóż, niedługo nadejdzie zima i będzie nam ciężko, ponieważ nie mamy takich dużych zapasów jak miasto. Normalnie staż zajmuje się takimi zadaniami, ale muszę myśleć z wyprzedzeniem. Kiedy tu przybyliśmy, nikt nie myślał o tym, jak przeżyć zimę. Potrzebujemy kilkudziesięciu solonych mięs i dużo mąki na zimę. Czy mogę ci jakoś w tym pomóc? Jasne, gdybyś mógł zdobyć 15 tuzinów surowego mięsa i 60 worków mąki.
Moglibyśmy sobie poradzić z takimi zapasami. Co z rybami? Skąd chcesz kupować ryby? Port jest dla nas tematem tabu. Pozwól mi to załatwić. Myślę, że 100 ryb trzeba by jakoś przechowywać. Popytam dookoła, więc 15 tuzinów surowego mięsa, 60 worków mąki i 100 ryb. To duże zamówienie. A do tego potrzeba dużo pieniędzy, nie chciałeś tego powiedzieć? Morgan i Karl nie są do nas do końca wrogo nastawieni. Niech podzielą rachunek i dostawę, a wtedy nie będzie już tak oczywiste, że towar jest dla wolnego obozu. Następnie wyślę kilka osób po odbiór towarów. Okej. A no tak, zdobądź również 20 kawałków koziego sera od Gerwulfa. Szczególnie lubimy go tutaj w świątyni. No na pewno nie mam wszystkiego. A może i mam? Zobaczymy. Znaczy wątpię, że mam kozi ser, nie? Dobra, nie mamy nic. No klasyk, nie? Kto przebywa w świątyni? Ludzie, którzy tworzą wewnętrzny krąg obozu, pracują w kopalni, walczą w moim oddziale, mają jakieś inne talenty lub są gościnnymi magami. A jeśli to nie jest ktoś, kto chciałby do was dołączyć? W takim razie powinien pozwolić miastu go karmić, a nie żerować na naszych zasobach. Nie potrzebujemy darmozjadów. A co z berserkerami? To oddział, który musi być w stanie odeprzeć zbroi na atak royalistów. Przeszłość pokazała, że posuną się nawet do tego. Dlatego ci, którzy mają siłę i doświadczenie, kontynuują trening. Wydaje mi się, że chodzi ci o broń dwuręczną. W rzeczy samej są też zdolni mężczyźni, którzy potrafią posługiwać się szybszą bronią jednoręczną, jak dotąd nie widziałem żadnego z nich. Dlatego nadal używamy tutaj bardziej wydajnych dwuręcznych. I to ty ich szkolisz? Tak, ale nie tylko. Pokazuję im też, jak bronić się przed przeważającymi liczebnie przeciwnikami. Muszą być na to przygotowani. Miasto ma prawdopodobnie ponad 2 razy więcej ludzi gotowych do walki. Więc jeśli jakiś głupiec myśli, że jesteśmy równi ich armii, zapomnij o tym. Musimy więc trenować co najmniej 2 razy dziennie, aby móc nadrobić braki w liczbach. Powiedz mi, co właściwie myślisz o Jastonie? Zebrałem kilka opinii na jego temat. Jakie odpowiedzi oczekujesz ode mnie na to pytanie? Nie masz problemu z jego działaniami? Wiesz, tak długo jak chłopcy wracają rano, nie obchodzi mnie. To jeśli naprawdę potrzebujesz lania, dostaniesz je. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. I nie sądzisz, że może stać się zarozumiały i rzucić ci wyzwanie? Nie, nie ma na to odwagi. Wdaje się tylko w bójki, które wie, że wygra. Dlaczego tak sądzisz? Widziałeś jego listy gończe? Czy jest tam coś o nagrodzie? Tak, nawet 500 roperii. No tak, ale rzuca wyzwanie tylko ludziom, o których wie, że jest w stanie ich pokonać. Robi to tylko po to, by podnieść swoją wartość, którą odnalazł gdzieś w bójkach. Tak długo, jak będzie zdobywał w tym większe doświadczenie, nie przeszkadza mi. Dobra, pytanie, do kogo ja mam się do cholery jasnej udać? W sprawie... Ale tu jest ciemno, matko. Dobra, chodźmy spać. Niestety będziemy tracić dalej zdrowie. Tak jest. Czujesz się wypoczęty. No, chciałabym niestety, ale tak dobrze nie będzie. Tu jest Worin w ogóle, spał sobie tu. Potrzebuję przemiany w chrząszcza i też potrzebujemy załatwić parę spraw na mieście, ale ciekawy jestem, co z tym questem. Warto zajrzeć do Flinta. No, już z nim rozmawiałam, ale może mnie pokieruje dalej, nie? Możemy to sprawdzić od razu. Tutaj Selena przyszła, Jaston, Berserk. Nasza świątynia robi wrażenie, co? Cóż, trudno mi zaimponować budynkami, ale to nie ma znaczenia. Nie jestem tu dla świątyni, jestem tu po to. Wygląda ciekawie, skąd to masz? Wyjąłem to z pracy jednego z tych martwych wojowników, których kiedyś wysłałeś do Akademii. Co proszę? Znalazłem oddział twoich ludzi, którzy miał przetransportować księgę ze świątyni do Akademii. Oddział został wybity, nie ma ocalałych, a książka zniknęła. Ten nóż do rzucania jest jedyną wskazówką, która może mnie doprowadzić do sprawcy tego napadu. A to niespodzianka, muszę to jakoś przetrawić. Co nim mam zrobić z tym nożem?
W wolnym obozie używa się wszelkiego rodzaju broni. Czy znasz ludzi, którzy używają takich noży do rzucania? Znam ludzi, którzy używają ich do jedzenia. Ale nie, nie jestem w stanie ci z tym pomóc. Zapytałbym Worina lub Ajaxa. Kowale w obozie też mogą coś wiedzieć. Okej, no to Worin właśnie mnie mija. Różni ludzie codziennie do ciebie przychodzą, prawda? Czy któryś z nich miał przy sobie noże do rzucania? Jakie to ma znaczenie? Co najmniej jeden z wojowników Flinta zginął od takiego. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Cóż, w takim razie też chcielibyśmy to wiedzieć. Zgłosiłeś mu to już? Tak, wydaje się, że się tym przejął. Znasz się na takich nożach lub symbolach na nich? No cóż, możesz użyć ich do polowania. Inicjały nic mi nie mówią. To może być każdy. Co powinienem teraz szukać wśród myśliwych? Zwróciłbym się z tym do ekspertów. Jestem pewien, że sobie z tym poradzisz. Chyba, że ktoś celowo umieścił to w zwłokach przy fakcie. Po fakcie. Masz na myśli, że miałem to znaleźć i podążać tym tropem? Wszystko jest możliwe. Dobra, no to teraz myślę, że pójdziemy na pewno do Ajaxa. Zanim będę gadała jeszcze z Kowalem, to do Ajaxa. A ciekawa jestem, gdzie jest wejście do tej kopalni całej, bo tu jest niby jakaś kopalnia żelaza, a ja jakoś za bardzo nie widzę, jak w ogóle tam wejść. To w sumie jest dosyć ciekawe. Cześć, Ajax. Hej, ty. Znasz się na broni. Widziałeś kiedyś taki nóż do rzucania? Tak. Cholera, myślę... No, nie nóż, ale insygnia na nim wygląda znajomo. Chodzi o oddział, który wpadł w zasadzkę, który miał zabrać książkę do akademii, prawda? Dokładnie tak, wiadomości szybko się rozchodzą. Jeden z berserkerów przyniósł ze sobą stertę zużytej broni. Wśród nich były dwie siekiery z tym grawerunkiem, R&S. Niestety nie pamiętam, który. Zapytaj więc Oskara, mam nadzieję, że jeszcze ich nie przetopił i pamięta, kto mu je przyniósł. Dobra. Czyli idziemy do Oskara tam na dole. Wcześniej nie mogłam z nim gadać, więc może nas gdzieś pokieruje i coś zrobi. Byłoby w sumie spoko. A ja powinnam chyba częściej korzystać z tego skakania na akrobatyce. Dobra, siema. Hej, ty. Ajax mnie przysłał. Będziesz musiał przeszukać swój inwentarz, aby znaleźć dwie bronie z wygrawerowanymi R&S. Ajax, tak? Trenuje teraz czy co, skoro nie przyszedł sam? Dokładnie tak, więc sprawdź, czy nadal je masz i powiedz mi, od kogo je dostałeś. Prawdopodobnie przydałaby mi się przerwa. Wróć za godzinę. Okej. Okay. Mamy 9:00. Mogłabym się do 12:00 kimnąć. W sumie. Ale możemy też zająć się innymi rzeczami w sumie, aktualnie. Zapasy na zimę. Wiecie co, no polećmy do Orina. Kupimy te sery kozie. U tego, u Gerulfa. On gdzieś tu powinien być. Tu jest Merlot. No i gdzie on niby siedzi? Okej, tu są... kozy dalej, dobra. Serio nie można wejść do zagrody z kozami, bo się plujecie? Skóra gada. Nie, dziękuję. No, ciekawe, gdzie chłop akurat teraz siedzi. Myślałam, że na niego trafię raczej bez problemów, a on akurat tam gdzieś poszedł, gdzie nie wiadomo w sumie gdzie. Najczęściej jest tu przy rzeźni, a tym razem go tu nie ma. No, nie ma go, bo śpi.
Sprzedajesz większej ilości sera koziego? Niczego nie sprzedam. Powinieneś udać się do Borel lub Merlota. Ale dla moich celów to nie wystarczy. Dostarczam również do klasztoru. Spróbuj u Emanuela. A jeśli to nie wystarczy? Zrobię jutro nowy ser, ale do tego czasu musisz zbroić się w cierpliwość. Możesz go następnie kupić u Merlota. Nie wiem, kiedy to kończę, więc po prostu zaglądaj do niego. A masz też surowe mięso? Tylko kozie mięso. Szkoda. Aha. Ile ja miałam tych tuzinów tego mięsa przynieść? 180 kawałków surowego mięsa. To ja tyle mięsa nie mam? Oczywiście, że mam mięso, ale chyba musimy mieć wszystko, wychodzi na to. A jak to wygląda u mnie z tym serem kozim? No podejrzewam, że nie mam go w ogóle, nie? A ryby? 100 ryb powinnam chyba mieć, nie? To nie jest jakaś duża... Dobra, mam 48 ryb. Okej, to zobaczmy u Merlota. Trochę śmieszne, że chłop by sprzedawał sery. Pokaż mi towary. A no, sprzedajesz kozi ser. Bierzemy cały, to dosyć drogie jest. Dobra, żebym nie spieprzyła tego. 20 kawałków koziego sera. No to zobaczymy też w klasztorze. Przypomniało mi się, że tam też musimy iść do Caradora. U Emanuela. Aha, Emanuel to ten, co czasami do miasta chodzi. I widzę, że... Okej, akurat jest tutaj. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. 7 miał serów, czyli brakuje nam chyba jednego sera. Tak jest. Dobra. Ogarniemy to jakoś za niedługo. Idziemy w takim razie Caradorowi oddać ten zwój z tchnieniem śmierci. I w sumie przypomniało mi się, że skoro jesteśmy w klasztorze, to spróbujemy kupić zwój przemiany w chrząszcza. Ponieważ no, tam okazuje się, że jest większa zagadka i te kuferki mają się ułożyć w zegar, wiecie? Trzeba według wskazówek zegara ułożyć monety i wtedy coś dostaniemy w zamian. A Carador jest gdzie? No bez jaj, że go tutaj nagle nie ma. Co jest grane? Carador. Aha, chyba, że jest w tym miejscu, gdzie tam się modlą, nie? Tak, tutaj jest akurat dzisiaj. Hej. Mnie i Ramsusowi udało się znaleźć ten zwój w świątyni wolnego obozu. Ramsus powiedział, że ta magia jest demoniczna i że powinieneś zadecydować o jej przyszłości. Wykazał się wielką dyscypliną, skoro nie uległ wpływowi mrocznych sił. Twoja cnota zostanie nagrodzona. Muszę się przekonać, jakie zastosowania ta magia będzie miała w przyszłości. Może nie unikniemy ich zniszczenia. Myślę, że na pewno będę je spisywał. Aktywowałem wszystkie boki kostki. Dzięki temu mogę teleportować się już do 6 miejsc na całej wyspie. To dobra wiadomość. Artefakt będzie ci dobrze służył w twojej misji. Ogólnie z tym artefaktem podobno jest więcej niż samych 6 miejsc. To jest dosyć ciekawe. Czy on mi dał zwoje przemiany w chrząszcza? Byłoby super. Chociaż i tak bym jeszcze dodatkowo kupiła tego typu zwoje. Niestety nie dostałam chrząszczyka. Kto mi mógł zaoferować zwój przemiany w chrząszcza? Nie pamiętam. Alastor chyba nie handlował. Tu był ten ziomal, co handlował, nie? Pokaż mi, co masz. Masz jeden zwój. Dobra, czyli musimy tego użyć mądrze, że tak powiem. A co ty masz tu za mikstury w ogóle? Ekstrakt i ekstrakt, okej. Dobra, coś mamy tutaj do zrobienia jeszcze? Chyba nie. Wiecie co, udamy się może na farmę Karla. Spytamy o tą mąkę. Cześć, Karl.
Wolny obóz potrzebuje zapasów na zimę. A ja mam dostarczyć mąkę, co? Dokładnie tak. Cóż, nic z tego, nasz młyn jest zepsuty. Jak to zepsuty? Przecież jest tutaj. A widzisz, żeby skrzydła się obracały? Nie. Więc jest zepsuty. To gdzie ja teraz znajdę 60 worków mąki? Możesz iść do Orina, ale wątpię, że sprzeda ci 60 worków. To było po prostu za dużo. Mógłbyś zmielić ziarno w jego młynie wodnym. Dzięki naszym zapasom zboża możemy z łatwością załatwić 60 worków. Ale... Orin nienawidzi mnie i mojej farmy. Jesteśmy konkurencją i przede wszystkim nie jesteśmy już tak lojalni wobec miasta. Mogę z nim porozmawiać, obóz potrzebuje mąki, aby przetrwać zimę. Czy mogę go jakoś przekonać do zmielenia dla nas mąki? Masz na myśli coś innego niż wartość nominalna? Tak. Zawsze był zazdrosny moją farmę słoneczników. Są one dostępne tylko u mnie na całej wyspie, a ponieważ statki już nie pływają... Zabierz ze sobą te nasiona, to powinno wystarczyć, by zmienił zdanie. Okej, a ty masz może ser? Nie masz sera. Dobra, bo ja jednego sera potrzebuję. 100 ryb to miało być w porcie, także myślę, że zajrzymy do Izere, bo chyba ona się zajmuje sprawą ryb. Asortyment. Woreczek ryżu, soli. Też nie wiem, ile tej soli, nie? Kurde, ryby miały być z portu, a za bardzo nie mogę. Chyba, że po prostu mam kupić, ale no bez sensu. A ty, Samuel, czemu ty jesteś nieokradziony? Co ty masz w ogóle? Antidotum, okej. Okay. Ziarna pieprzu. Oni mają też sporo tej soli, ale... Worka soli lub 10 jej porcji, a to git. To kupimy jeden woreczek soli w takim razie. Spoko. Chyba, że ja mam te ryby tak po prostu sobie odkupić. Chyba, że do jakiegoś rybaka, ale coś tutaj nie ma rybaków. Chociaż Simon jest przecież rybakiem. No może i jest, ale co z tego? Okej, czyli po prostu musimy chyba pokupować ryby ogólnie u ludzi. Ona ma tych ryb 8. Zajrzymy też do miasta. Do środkowej dzielnicy. Zrobimy też save'a, bo nie chcę stracić postępu żadnego. I teraz tak, jesteśmy prosto na rynku, także okej. Tutaj kto by mógł mieć jakieś ryby? Fengar, co ty sprzedajesz? Bo ja nie pamiętam, bronię chyba. Surowy rubin. Nie. Tutaj książki, tamta bronie. Tu jest miekę, ale miekę sprzedaje rośliny i zwoje też. Ma przemianę w chrząszcze, także ją zabieramy, bo się na pewno przyda. Dobra, to co? Myślę, że wracamy do wolnego obozu chwilowo. A, to mi zużywa manę normalnie, jak używamy tej kostki. Esencję życia mam w ogóle. Spoko. Dobra, użyjemy sobie tej 50-tki, użyjemy w takim razie do wolnego obozu. Że ja nawet nie zwróciłam na to uwagi, akurat tamten debil szedł. Zobaczymy... Znaczy trochę głupie kupować ryby u ludzi, którzy nie mają ryb. Ale chyba mój ziomal, jeżeli by tutaj był, a widzę, że jest, on chyba miał jakieś ryby przy sobie. Nie, nie miał ryb. A Ortan, masz ryby? W sensie, naprawdę to jest głupie. Nie, no bez sensu by to było trochę. Dobra, przyszłam tutaj, bo Oskar i przyszłam tutaj, bo byśmy załatwili sprawę z tymi skrzyneczkami, z Glenem i tak dalej. Także wszystko jest na dobrej drodze. Okej, świątynia przed nami, wracamy na chwilę.
W sumie to Orina też muszę iść, ale może później tam wrócimy. Tu jesteś. Tak, masz coś dla mnie? Tak, więc broń pochodzi od zabitych bandytów próbujących przechwycić jeden z transportów żelaza od Wulfgara. Berserk, który przyniósł mi topory, został wysłany na pustkowy i prawdopodobnie nie żyje. Nie będę już mógł z nim porozmawiać. Ale nadal mam topory. Wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś. W takim razie muszę udać się do bandytów. W każdym razie powodzenia, będziesz go potrzebować, jeśli chcesz coś z nich wyciągnąć. Okej, czyli do kogo mamy iść? Pewnie do Ajaxa, nie? Może Ajax będzie mi w stanie pomóc. Dobra, to zaraz do niego pójdę. Tylko idziemy ogarnąć sprawę tej ciekawości Glena. Bo tam podobno będzie też jakaś fajna mikstura w tej skrzyni. Jak ładnie to zrobimy, tak jak trzeba. To było tutaj i to było tutaj. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam i nie poszłam w złe miejsce. Oby. Także lecimy tak, tab, wybieramy przemianę w chrząszcza, bo jej nie podpięłam. Mamy dwa chrząszczyki, także trzeba oszczędnie korzystać. Dobra, i teraz działamy według wskazówek zegara, czyli tutaj powinniśmy przerzucić 12 monet. Gdzie mamy te monety? Stare monety. Widzicie, gdzieś stare monety? Gdzieś powinny być. Są. Także przerzucimy ich 12. I teraz tak. Jedna moneta. Mam nadzieję, że to zadziała. Dwie monety. Powiem wam, że bardzo spoko zagadka i gdybym jej przeczytała w solucji, to bym nie wiedziała, że tak mamy zrobić. A jednak tak trzeba. W ogóle powiem wam, że jutro wracam na uczelnię. Tak jakoś mi jest kompletnie z tym dziwnie. Dalej mnie wkurza plan zajęć, bo będę musiała właśnie zmienić harmonogram publikowania odcinków. W sumie dzisiaj, w niedzielę, kiedy nagrywam dla was ten odcinek, to będziecie mieli info o tej zmianie o 17. No ale trzeba, no co ja mogę zrobić? Czekajcie, bo ja pokićkałam teraz sobie. To ma być 1, 2, 3... Oj... 3... 4, 5, 6, wsadziłam 7, jeszcze nic nie wsadziłam, ok, 7, no właśnie, także tak to, moi drodzy, wygląda. No i zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Bardzo mi się zaczęła teraz gierka podobać, że mamy dużo więcej takich ciekawych zagadek, na przykład ta. To jest dla mnie w ogóle cudowne, że takie coś dali tutaj twórcy. Dobra, 10 i 11 będziemy mieli tutaj monet. Myślę, że się zapiszemy, zanim to zrobię. Bo może się coś dziwnego na przykład pojawić, nie? Okej, moneta. Gdzie są te stare monety znowu? Dobra, i 11 monet. O proszę, i mamy zawartość kufra. A w środku kąsacz, efekt nieznany, należy z tym uważać. Jest to jakaś stała mikstura. Z tego co wnioskuję. Zobaczymy jaki efekt. Podobno jest mega wyjebista. Także sprawdzamy tego kąsacza. Ach, niedobrze mi. Okej, postać powiedziała, że jej niedobrze. I co dalej?
Chyba musi nam to minąć. Mogę przyspieszyć czas, żeby to minęło w sumie. Zmieniło się coś? W teorii się nic nie zmieniło i nie wiem, czy to dobrze. Zerkniemy sobie na szybko do, wiecie, do tego, do solucji, bo trochę się niepokoję, że coś spieprzyłam. Mam nadzieję, że nie. Zaraz zobaczymy. Dobrze by było, jakbyśmy czegoś nie zepsuli. Chyba, że ten efekt się odpali dopiero na przykład później. Bo tak też może być. Zobaczmy sobie to zadanie, ciekawość Glena. Nie wiem, czy to dobrze, że to wypiłam, wiecie? Czy to się kiedyś skończy? Co się skończy, ziomal? Okej, wiecie co, nie pijemy tego. Bo widzę, że trochę inaczej powinniśmy to zrobić i powinniśmy najpierw zająć się jednak trochę inaczej tym questem. Także uznajmy, że ja tą miksturę zebrałam, ale nie będziemy jej pili, co? I z tego co widzę, to powinno być trochę inaczej zrobione. Więc pozbierajmy te monety na razie stąd. I w sumie możemy to zrobić już też chyba teraz, ale powinniśmy to zrobić inaczej. Jednak. Teraz właśnie zerknęłam, że zaczynamy tak jakby od tej skrzyni. I tutaj tak, dajemy sobie 11 monet. No i zobaczymy, jak to będzie działać za chwilę. Czy teraz już będzie dobrze? Że nie powinniśmy od tyłu to robić. Zobaczymy. Powinniśmy to zrobić ogólnie później, no ale jak już użyłam zwoju, to już bym wolała to zrobić teraz, a to chyba nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Czy będziemy robić to później, czy teraz? Zobaczymy, czy się pojawi w ogóle ta mikstura, czy nie. Dobra, tutaj 6. 5. Ciekawa jestem bardzo. Trochę za wcześnie to robię, ale to już nie ma żadnego znaczenia. 2 i tutaj dajemy jedną monetę i zobaczymy, co się stanie. Okej, nic się nie stało. Dobra, to na razie to miejsce zostawiam. Idziemy do wolnego obozu z powrotem. I idziemy inaczej zrobić, bo okazuje się, że powinniśmy przejść jednak tam, gdzie był ten posąg orka, z tego co przeczytałam. I ogarnąć te kwestie. Tylko wiecie co, zanim to zrobię, chodźmy pogadać jeszcze z Ajaxem. Żeby się go dopytać w sprawie tych bandytów. Czy coś wie na ten temat? Czy coś nam doradza? Mam coś. Jacyś bandyci mieli broń z tymi twoimi grawerunkami. Ta, Oskar też mi to powiedział i od razu dał tę broń. Co masz zamiar teraz zrobić? Muszę jakoś dostać się do obozu bandytów. Nie z powodu RNDS, ale dlatego, że to najwyraźniej ci bandyci, którzy zmasakrowali oddział. Nieśli pewną księgę ze świątyni, która została odkryta podczas ekspedycji zleconej przez Akademię. Rozumiem, magowie chcą mieć z powrotem. Chcę się dowiedzieć od bandytów, gdzie jest księga i kto jest odpowiedzialny za jej kradzież. Dobra. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Czy wiesz, u kogo powinienem szukać pomocy, aby się z nimi skontaktować? Są świetnie zorganizowani, to na pewno. Właściwie jest to dziwaczna, wymieszana grupa ludzi, którzy wolą zarabiać na życie grabieżą i morderstwami. Jedni są w tym lepsi, inni gorsi.
Ponieważ na Asun jest wiele do zdobycia, rozprzestrzeniły się tu całe grupki. Wychodzi na to, że stworzyli jakiś system. Nie wydają się po prostu wzajemnie mordować i podążać za lepszymi. W takim razie muszę mieć na wyspie jakoś przywódcę. Tak, ale zabijają każdego, kto nie jest jednym z nich, więc nie uda ci się do niego dostać. Masz jakiś pomysł, jak mogę dostać się do obozu bandytów? Wychodzi na to, że mówisz poważnie. Nie wiem, czy mają coś takiego jak rytuał wtajemniczenia, ale Flint zarekomendował jednego ze swoich ludzi na berserkera. Musiał sobie na to zasłużyć podczas wyprawy na bagno. Mówi się, że zajmował się jakimiś podejrzanymi interesami. W obozie jest wielu takich, tyle że im można zaufać. Nazywa się Calvin i podobno przez większość czasu przesiaduje w tawernie. Calvin? Jeszcze jedna rzecz. Zawsze dostaję mnóstwo informacji i wiadomości, niektóre z nich są ciekawsze od innych. Wielu bandytów jest tylko średnio wyszkolonych w walce, ale słyszałem o mężczyźnie w średnim wieku, ubranym na czarno i z przypaską na oku, który podobno radził sobie z prawie tuzinem rekrutów naraz. Mówi się również, że cieszył go ból, który zadawał swoim ofiarom oraz widok tego, jak wykrwawiają się na śmierć. Brzmi naprawdę interesująco. Nazywał się Febre, nie słyszałem o innych tak niebezpiecznych bandytach. Ludzie, którzy mają jakiekolwiek sumienie i kierują się zdrowym rozsądkiem, są znacznie mniej niebezpieczni niż ci, którym nie zależy na niczym poza spełnieniu swojej żądzy. Chcesz mi powiedzieć, że nie ze wszystkimi da się negocjować? Jedni będą spokojni, jak tylko w grę wchodzą roperii, drudzy tylko wtedy, gdy mogą pozbawić kogoś życia. W porządku, będę czujny, brzmisz prawie jak ktoś, kogo znam. Okej. Czyli do Calvina, tak? Spoko. To na razie zostawiamy, bo to już jest nowe zadanie fabularne. Idziemy do tego Glena, nie? To było tu? Nie, to było wyżej chyba. Tak jest, widzę, że on tutaj stoi. Zrobimy zapis, spróbujemy tam się jeszcze raz dostać. To moja ostatnia przemiana w chrząszcze, więc musimy być ostrożni. Że tak powiem. Tu są naprawdę dziwne dźwięki w tym miejscu. Powinniśmy zwracać uwagę na kołowroty podobno. Tylko, że tutaj nie ma żadnych kołowrotów. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, czytając tą solucję. Poczekajcie chwilę. Zostajemy... to nie. Okej. Aha. Tutaj gra mylnie sugeruje zamianę w chrząszcza. Idziemy do pokoju magów na parterze. W jednym z pokoju jest dźwignia do otwarcia wielkiej kraty. Okej, dobra. Czyli F12. Czyli na razie ta ciekawość Glena chyba zostanie nieruszona przez nas. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, idziemy do pokoju. Okej, kołowroty są tam, gdzie jest to pomieszczenie z magami. W porządku. Wiecie co, to na razie może chodźmy do Orina. Może ogarniemy tę sprawę tego zboża. Co tam, Oswald? Dobra, do Orina, tak? A ty masz już jakiś set dodatkowy? Potrzebuję jednego. Chyba nie masz. Cześć, Orin. Potrzebujesz 60 worków mąki. Oszalałeś? Mam jeszcze podatki na zapłacenie miastu. Jeśli dam ci mąkę tej zimy, będziemy jeść nasze drewniane talerze. Ale... żadnego ale. Karl prosi cię o zmielenie jego ziarna. Jego młyn w tej chwili nie działa. Nie ma problemu, to będzie 50 roperi na worek mąki. Powiedz Karlowi. Karl wiedział, że powiesz coś takiego. Dał mi te nasiona słonecznika, aby uzyskać lepszą cenę. Dobrze, zawsze chciałem je mieć, więc niech będzie 20 roperi za worek. Powiedz Karlowi, żeby przysłał zboże. Nice, myślałam, że będzie się darł na nas. Że mu się to bardzo nie spodoba.
W sumie. Nie miał jakichś dużych pretensji. Orin jest mieli ziarno 20 roperi za worek. Możesz mu wysłać ziarno. Dobra, zajmę się tym. A jak dostanie mąkę, ale zajmie to kilka dni. Przekaż mu to. Super. Czyli zapasy na zimę nam tu dobrze idzie. Febrę. Dobra, musimy uważać w takim razie. Kurde, ta ciekawość Glena nam została tylko. No to idziemy w takim razie to sprawdzić. Pomieszczenie z magami na parterze. Że niby jakaś ta miała być. W ogóle tutaj jest chyba to wejście do tej kopalni, bo jeszcze tu nie byłam. No ewidentnie, dobra. Na razie chyba nie potrzebuję tam wchodzić, tak mi się wydaje. Tu gdzieś jakiś przełącznik ma być, tak? Jakaś dźwignia. Może być na przykład za którymiś drzwiami. Na przykład tutaj, nie? Tam jest też bardzo dużo chrząszczy i tak dalej. Okej. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Mezurka. Tytoń, przyzwanie, boska moc gwiazd tutaj była. Roperin, ale tutaj nie widzę, broń Boże, żadnego tego. Przełącznika, nie? Chyba, że... Ty? Nie. Przełącznik i dźwignia, żeby otworzyć to. Jest jakiś teleport. I to nie jeden. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde, no ziomale. Hej, ty! Serena, może ty coś wiesz? Nic nie wiesz. Gdzie to jest niby... Pomieszczenie z magami na parterze. No to przecież jest ewidentnie tutaj, nie? Czy ja nie umiem czytać? Nie wiem. Idziemy do pokoju magów na parterze. W jednym z pokoju jest dźwignia. Gorzej jak dźwignia jest tam. Oni się tutaj dosyć dobrze patrzą na mnie. Ja chcę zobaczyć tylko, czy to jest to. To nie, to jest to. Ale tutaj nie widzę. Jest dźwignia. Okej, czyli oni nie mogą mnie widzieć. Dobra. To ma już sens teraz. Okej, czyli chyba najlepiej by było tu przyjść w nocy. Jak myślicie? Czyli tam nie ma sensu nawet włazić. Dobra. Tu idziemy w jakieś kimono, nie? Tu były łóżka na górze. Spróbujemy się kimnąć do północy. Mam nadzieję, że już tam ich nie będzie. A jak będą, to będę bardzo zawiedziona. Do północy. Dobra, no niestety nam to życie ucieka. Tak to już jest w momencie, kiedy wybraliśmy to zadanie. Ale chyba nam dzięki temu... O nie, gra mi wywala. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Grę wywaliło do pulpitu, bo tak. Idziemy się kimnąć jeszcze raz do tej północy. Myślę, że tym razem tutaj będzie nawet i bliżej. Do północy. Tym razem mi zabrało mniej HP. Ciekawe. I lecimy w takim razie z powrotem. Mam nadzieję, że już ich nie ma. Aha, nie włączyłam lokatora. Dobra, otwieramy w takim razie te drzwi.
pióro i tak dalej, węgiel. To jest pulpit, ale akurat on mi się nie przyda. Ale jest dźwignia. I dzięki temu otworzyliśmy sobie tutaj przejście. Teleportery widzę, że nie działają za bardzo. Nie działa. Kurde, ale zajebiście to będzie powiedział. To jest pulpit jeszcze. Użyte we właściwej kolejności kołowroty ruszają wielkim okiem, lecz uważaj na... Nie działa. Okej, czyli od tego zaczynamy. Nie działa. Dobra, stało się coś, nie? Okej, otworzone. Super. No niestety szkoda, że tutaj twórcy faktycznie mylą, nie? Bo to tak trochę wprowadza gracza w błąd faktycznie. Tylko, że teraz Glenn jest chyba u siebie. Wątpię, że tam stoi i czeka. Chociaż z drugiej strony powinien. Hej. Dobra, no jesteśmy. Ja już stąd wszystko oczywiście wzięłam. O, jesteś tu. Bardzo interesująca wygląda na salę tortur albo coś w tym rodzaju. Daj mi trochę czasu na rozejrzenie się. No dobrze, ja też się rozejrzę. Uczysz się języka orków, czy możesz mi przetłumaczyć tę starą kamienną tablicę? Jasne, poczekaj chwilę. Trzymaj, przetłumaczyłem i spisałem zawartość. Nie jest dobrze przetłumaczone, ale myślę, że intencja powinna być jasna. Dzięki. Czy zrozumiałeś z tego cokolwiek? Nie, niestety nie, ale nie mogę przestać myśleć o tych kwestiach. Okej, czyli musimy chwilę poczekać z tym. Czyli najlepiej się chyba kimnąć. Znowu, prawda? Ciemno tutaj, cholera jasna. Myślę, że tym razem przespanie się do rana przyniesie jakiś efekt. Zobaczmy. O, gra mi przestała odbierać chyba życie. Spoko. Zobaczymy zaraz, czy Glenn coś wymyślił. Mam nadzieję, bo nie mam ochoty spać jeszcze całego jednego dnia. Naprawdę wygląda mi to na salę tortur. Podejrzewam, że trafiali tutaj jeńcy wojenni z czasów pierwszej i drugiej wojny z orkami. Co to za okropne sapanie? Aż mi się przypomniały poranki przepitej nocy na lalwańskim dworze. Wyczuwam magię w tych salach. Orkowie użyli tu perfidnej magii, aby związać dusze torturowanych z miejscem ich męki. Niestety nie mam ani wiedzy, ani umiejętności, aby złamać tę klątwę. Być może konserwatio da radę coś zrobić. Rozwiązałem zagadkę. Naprawdę opowiadaj. Słońce wskazuje północ, która jest za środkową. Stąd trzeba kolejno wkładać stare monety do skrzyni zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara słonecznego. Niesamowite, czy sam to wymyśliłeś? Teraz, kiedy to mówisz, wszystko zdaje się mieć sens, tylko stare monety nie są już wartościowe w naszych czasach. Okej, czyli to a propos tej zagadki tam. Czyli co teraz? Czekałem na ciebie. Widziałem teleport, ale waham się, czego użyć. Sprawdzę go. Teleport. Ajajaj. Nie wiem, czy to tak dobrze wróży. Nie wydaje mi się. O, cholera jasna. Co ten ork w ogóle tutaj robi?
Trochę będziemy się z nim męczyć. Ała, no Deklu. Nie wiem, czy to przeżyjemy. Może być ciężko. Jeszcze cios! Fuck my life. Od razu wyciągnę łuk, jak będę wchodzić tylko. Ale czemu teleport nas... to samo miejsce w sumie tepnął? Kurde, no. Dajemy. Jeszcze. Damy radę chyba, nie? Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. I teraz pytanie, czy trzeba wejść w ten teleport? A, jesteśmy tutaj, dobra. I tutaj już byliśmy, więc w takim razie z powrotem do Glena chyba. Spoko, czyli tutaj dało się teleportować. Oczywiście zrobiłam to trochę faktycznie za szybko. Nie wiem, no wrócimy w takim razie do Glena i myślę, że chyba będzie na tym koniec zadania. Zobaczmy. Jak tam? To mały system teleportów. Ten zabierzecie do pokoju z przełącznikami za biblioteką. Stamtąd dostaniesz teleportowany pod ten pokój. A no dobrze, w takim razie ich sekret wyszedł na jaw. Będę się tam rozglądał, szukając orkowych zapisków i innych artefaktów. Oto dwa przydatne zwoje jako oznaka wdzięczności. Okej, okay, czyli po kłeściku. Dobra. Spoko. Czyli co? Czyli po zadaniu. Czy w Torim możemy wypić tą miksturę? Tylko co ona mi da? Niedobrze mi. Naszym bohaterowi jest niedobrze. Chwieje się ekran. Bardzo. O matko. W teorii się nic nie stało, nie? Kurde, no. No nie wiem, znowu. Okej, zemdlałam. Okej, i co niby? Się stało. Będziemy mdleć po tym eliksirze, czy co? Dobre pytanie. Podobno jest to bardzo jakby mikstura silna. Ale nie wiem, co to znaczy w tym wypadku. Pokręciło mi się w głowie i tyle. No nie, znowu. I po raz kolejny. Coś się dzieje dziwnego po tej miksturze. Ale widzę, że mi nic nie wzrasta za bardzo. Chyba, że tak musi mi się stać parę razy. Przeczekamy to w takim razie. Albo wiecie co, moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu. Ja już wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Przypominam o zmianie harmonogramu publikowania przeze mnie filmów. Teraz odcinki będą w poniedziałek, środę, sobotę i niedzielę. Tak to będzie wyglądać. No i co? I w sumie dajcie mi znać, co robi ten eliksir, jeżeli w ogóle robi cokolwiek. Jak widzicie, ja przyspieszyłam też czas, żeby zobaczyć, czy teraz się coś na przykład nie będzie działo, ale widzę, że nie. Podobno bardzo jakaś potężna, fajna mikstura, a ja nie za bardzo widzę jej tutaj jakieś dobre skutki, nie? Bardzo potężną miksturę. Pytanie, co ta mikstura właściwie właśnie będzie robić? Dobre pytanie.
No i co? Jak coś, to możemy też jej nie pić. Zapisałam się w takim miejscu, że poczekam na waszą decyzję, na waszą poradę, czy to piliście i co to w sumie dało. No nie, bo jak na razie to tylko mój bohater zaczyna raz na jakiś czas mdleć i doznawać jakiegoś ataku, czegoś dziwnego. I trochę tego nie rozumiem. I się nic nie zmienia w dodatku po tym. Także tyle ode mnie. Dzięki i cześć.